Dzień dobry, Maciej Orłoś. Przed Wami opowieść o 40 wspaniałych nauczycielkach i nauczycielach, którzy wspólnie ze swoimi podopiecznymi zrealizują wyjątkowe projekty edukacyjne w programie Edukacja. Inspiracja. Jeśli kiedykolwiek dojdziesz do ściany, niech będzie to zielona ściana roślin z projektu Jakuba Błaszaka, Sala geograficzna z wertykalnym ogrodem planowana jest w szkole podstawowej w Niemczu. Sztuka nie jedno ma imię, ale jedno jest pewne. W szkole podstawowej w Jackowie będzie ono brzmiało pysznie. Ewa Bodanka-Zarychta stworzy wraz ze swoimi uczniami wyjątkową książkę kucharską z potrawami inspirowanymi sztuką. Brzmi niesamowicie. Sylwia Bożenko jest przekonana, że uczniowie najlepiej przyswajają wiedzę podaną w ciekawy sposób. Oczywiście ja się z tym zgadzam. Dlatego w szkole podstawowej w Rzozowie przygotuje z nimi i z robotem Pyton bazę zakodowanych zadań powtórkowych z matematyki. Kto wie, kim jest Wiktor Pniewski, ręka do góry? To prawdopodobny patron szkoły podstawowej. W Rozdrażewie, ale zanim szkoła przyjmie jego imię, Anna Broda wraz ze swoimi uczniami zbierze informacje o tym lokalnym bohaterze, żeby każdy w szkole potrafił udzielić poprawnej odpowiedzi. Ptak? Jestem na tak. To kolejny ornitologiczny projekt autorstwa Urszuli Chmielowskiej. Pod jej okiem uczniowie ze szkoły podstawowej w Raniżowie sprawdzą, jakie ptaki poza bocianami można spotkać w ich okolicy i jak chronić zagrożone gatunki. Barcelona, Amsterdam i kodrąb. Już wkrótce wszystkie te miejsca będzie można odwiedzić wirtualnie. Zadba o to Agnieszka Ciepielewska ze swoimi uczniami ze szkoły podstawowej w Kodrębie którym ani VR, ani QR nie są straszne. Każdemu z nas zdarzyło się szukać w internecie patentów na rozwiązanie codziennych wyzwań. Zyta Czechowska opracuje z uczniami pięć sposobów na, uwaga, matematykę. Tak, żeby nikt w zespole szkół specjalnych w Kowanówku nie miał żadnych wątpliwości, że matematyka przydaje się w codziennym życiu. Mozolne wykonywanie zadań i niekończące się obliczenia nie. Na zajęciach dodatkowych prowadzonych przez Ewę Dragan ich miejsce zajmą gry planszowe, puzle, bingo, krzyżówki, kodowane obrazki i Skype roomy. Nie możemy się doczekać autorskich gier stworzonych przez zespół ze szkoły podstawowej w Wilczycach. Anita Druszcz ze Szkoły Podstawowej w Miłakowie zaangażuje swoich uczniów w żywe lekcje historii, czyli spotkania z ciekawymi ludźmi. A te, w połączeniu z konkursem plastycznym i grą terenową, będą świetną okazją do rozmowy z uczniami o patriotyzmie. Być albo nie być, o to jest pytanie, które zadali sobie uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Czernichowie. Oczywiście być i to w przedstawieniu z prawdziwego zdarzenia, które przygotują wspólnie z Anną Dudzik i zaprezentują lokalnej społeczności. Warto znać historię i ludzi, którzy, je, którzy ją tworzą. Od tego nie da się uciec nawet we Skype Roomie, przygotowanym przez Lilianę dziedzic i jej uczniów dobra zabawa, dzięki której wszyscy lepiej poznają wybitne postaci z lokalnej historii, planowana jest w zespole szkół w zarzeczu. Kup słodziaka dla zwierzaka, czyli uczniowie szkoły podstawowej w Wikowie. Przy Wilkowie Osiedlu wspólnie z Edytą Ewartowską pomagają bezdomnym zwierzętom. Sprzedaż własnoręcznie przygotowanych słodkości to tylko jedna z aktywności. Zespół przygotuje też materiały informacyjne, zbiórkę karmy i budki dla kotów. No, już słyszymy to błogie mruczenie i miauczenie. W szkole podstawowej w ludzisku wyrażenie Think Big, czyli myśl na szeroką skalę, nabiera dosłownego znaczenia. Agnieszka Gnutek przygotuje ze swoimi uczniami grę planszową o powierzchni, uwaga, 20 m2. A w niej same nowinki technologiczne: QR-kody, emboty, lofi, dasze, ozoboty i fotony. Brawo, Wy! Wy, czyli Anna, Ilarz kuszek i uczniowie zespołu szkół w Zarzeczu. Wezmą. Na tapetę ekologię, stworzą listę niekorzystnych praktyk dla środowiska i przeprowadzą akcję informacyjną, której ważnym elementem będą spektakl i konkurs. Wszystko po to, żeby ich okolica była bardziej eko. Znakomity pomysł. Zrób to sam w szkolnym wydaniu. Dominika Jankowska z grupą zaangażowanych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osuchowie wystawią samodzielnie zaplanowaną sztukę teatralną. A żeby to zrobić, sami zbudują sobie scenę. Niesamowite. Chcieć znaczy móc. Questingowy przewodnik pełen zadań i szyfrów, czyli wyjątkowa przygoda, przygotowana przez uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego w Kaniowie. Magdalena Jasińska chce pokazać wszystkim, co ciekawego znajduje się w gminie Bestwina. Zapamiętajcie tę nazwę, jeśli jeszcze nie macie planów na wakacje. Jak połączyć odkrywanie historii swojego miasta z pomysłami i wizją jego rozwoju? Yy, na to pytanie odpowiedzi poszuka Joanna Jaśkowiak, a jej uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim swoje pomysły na miasto dla młodych przedstawią samorządowcom. Beata Klisz i stale rosnąca grupa uczniów zajmą się swoją małą ojczyzną, a konkretnie szkołą podstawową w żurawniczkach, o której pierwsze wzmianki mają 150 lat. Do swojego wehikułu czasu zaproszą absolwentów, rodziców, dziadków i wspólnie z nimi wyruszą w podróż w czasie. Odwieczna zagwostka Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? Ramona Kopyto chyba znalazła odpowiedź na to pytanie. Wspólnie z uczniami ze świetlicy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej obejrzy filmy, które mają zainspirować zespół do stworzenia scenariusza i nakręcenia własnej produkcji. Liczymy tylko, że odbierając Oscara, wspomnijcie o programie Edukacja Inspiracja. Z góry dziękujemy. Na oscarowej shortliście wkrótce mogą pojawić się uczniowie zespołu edukacyjnego w Lubięcinie. Wspólnie z Angeliką Kotlarek po profesjonalnych zajęciach z nagrywania i montażu filmów przygotują od A do Z wyjątkowy materiał, który przedstawią szerokiej publiczności. Co jest lepsze od jednego spektaklu przygotowanego przez zespół ze szkoły podstawowej w Starej Obrze? Już odpowiadam, dwa spektakle. Natalia Kowal ze swoimi uczniami planuje w tym sezonie aż dwie wyjątkowe premiery i szeroką współpracę z okolicznymi instytucjami kulturalnymi. Oj, coś czujemy, że będzie o tym głośno. Czwarta władza w szkole podstawowej w Matczynie. TV Studio Szkolnych Wiadomości, czy też TV Studio Szkolnych Wiadomości, to inicjatywa uczniów wspierana przez Beatę Kurant. Po profesjonalnym przygotowaniu, m.in. zajęciach z emisji głosu, dykcji czy obsługi profesjonalnej sprzętu, zadbają o autopromocję szkoły i pokażą jej nowoczesne oblicze. Uczniowie szkoły podstawowej w Wałdowie Szlacheckim często wspominali, że Otoczenie szkoły jest, cytuję, nijakie, bez wyrazu, a brak kolorów ich przytłacza. Najwyższa pora, żeby to zmienić. Wspólnie z Anną Lewandowską Czarnecką zaplanują wyjątkowe szkolne rabaty, posadzą i będą dbać o piękne rośliny. W planach jest również pięciogwiazdkowy hotel dla owadów. W wyszukiwarce Google hasło Batman, czyli człowiek nie nietoperz, ma prawie nie zgadniecie. Pół miliarda wyników. Nie wiemy, czy Aleksandra Łuczeczko i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pszczółkach planują spotkanie z Batmanem. Jesteśmy jednak przekonani, że po spotkaniach z nietoperzami ta fascynująca grupa zwierząt nie będzie miała przed nimi żadnych tajemnic. Żadnych. Skoro mowa o pszczółkach, warto wspomnieć projekty Anny Maros i jej uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wojcieżkowie. Ich ogródek edukacyjny z tablicami pełnymi informacji o zapylaczach oraz ekskluzywne osiedle domów wielorodzinnych dla owadów już wkrótce będą zdobiły okolice szkoły. Od deski do deski to wcale nie projekt stolarski, wbrew pozorom, a wyjątkowe kółko literackie uczniów ze szkoły podstawowej w Rogowie pod okiem Justyny Stokłosy wydadzą autorską książkę i choć to nie po okładce będziemy ją oceniać, to warto wspomnieć, że będą nad nią pracować na warsztatach rzeźbiarskich. Lepiej już teraz szykujcie honorowe miejsce na półce z książkami. W nowoczesnym świecie niezbędna jest wszechstronność. Wie o tym Kinga Łusiewicz i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 we Wronkach, dlatego w swoim dziennikarskim projekcie zajmą się tworzeniem szkolnej gazetki oraz szkolnego tu uwaga, kanału na YouTube. W imieniu wszystkich przyszłych czytelników i widzów czekamy na pierwsze reportaże, zarówno te pisane, jak i te kręcone. Wszyscy wiemy, jak ważne są praktyczne umiejętności. Nie zapomniała o tym również Mirela Robakowska w projekcie, w którym uczniowie ze szkoły podstawowej w Kowalewie zaplanują i nagrają filmy. Przedstawiające różne sceny z codziennego życia. A wszystko to w języku Johanna Wolfganga Goethego, Danke schön. Dobre przedstawienie to nie tylko świetne aktorstwo, to również wyśmienity scenariusz, sprawna reżyseria, wyjątkowa scenografia oraz wspaniała muzyka. Za to wszystko. Odpowiadają uczniowie w Szkole Podstawowej w Mariance wraz z Karoliną Roszkiewicz. To okazja do wyrażenia siebie i swoich wartości. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pszczółkach przy wsparciu Anny Sobieckiej stworzą i wydadzą książkę o historii ich gminy. Cel jest prosty – poznanie okolicy i jej społeczności. A o całym przedsięwzięciu już wkrótce przeczytamy na Facebooku. Kciuki w górę! Kiedyś to było inaczej. Uczniowie szkoły podstawowej w Warszawicach sprawdzą, czy na pewno kiedyś to było inaczej. Wysłuchają bajek z dzieciństwa najstarszych członków społeczności lokalnej, następnie pod czujnym okiem Zofii Syfert dokonają adaptacji do czasów współczesnych i na tej podstawie stworzą wyjątkową, plastelinową animację. No, nie mogę się doczekać. Brzmi bardzo oryginalnie. Wyjątkowe miejsca tworzą wyjątkowi ludzie, dlatego też w projekcie Urszuli Szubzdy ze Szkoły Podstawowej w Załukach to właśnie oni będą w centrum zainteresowań. Uczniowie spotkają się z ważnymi postaciami dla lokalnej kultury, a potem stworzą prezentację multimedialną o najbliższej okolicy. O wszystkim przeczytamy wkrótce w lokalnej prasie. Sky is the limit. Ale w projekcie Waldemara Szydło wydaje się, że nie ma go wcale. Razem z uczniami szkoły podstawowej w Wojciechowie wyruszą w wyjątkową artystyczną podróż. Wspólnie stworzą muzykę, filmy, zdjęcia czyli dla każdego coś dobrego. Na naszych oczach rodzą się artyści to jest świetna wiadomość. Ada, to nie wypada. To tytuł filmu z 1936 roku i projektu Ewy Śmiałkowskiej z 2020 roku. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Wiśle przyjrzą się zasadom dobrego zachowania obowiązującym kiedyś i zestawią z obecnymi, również w kontekście nauki online. Powstanie wyjątkowy filmowy kodeks pokazujący, jak kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach. W ostatnim czasie wszyscy zastanawiamy się, jak zadbać o swoją odporność. Anna Śmietana przychodzi z pomocą. Wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych zaproszą nas do antykowidowej kuchni, w której po szerokich konsultacjach ze specjalistami, oczywiście, przygotują zdrowe kiszonki, chleby, jogurty, a wszystkie procesy wyjaśnią w instruktażowych filmikach. Co robi czołg na dziedzińcu specjalnej szkoły podstawowej w Ośnie Lubuskim? Na to pytanie odpowiedzi poszuka Monika Wilk-Kang wraz ze swoimi podopiecznymi. Będzie to pretekst do poznania historii budynku i stworzenia inspirującego filmiku o szkole widzianej oczniami jej uczniów. Line Follower, CC, Mikrokontroler Arduino. Brzmi tajemniczo? No, nie dla Dominika Wrosza i uczniów Szkoły Podstawowej w Malechowie. Wspólnie zaprojektują, zbudują i zaprogramują robota, który niczym boli Formuły 1 uzyska prędkość powyżej 1,5 metra na sekundę. Już czujemy te wyścigowe emocje. Teraz głęboki wdech. Paweł Wysztygiel sprawdzi wraz ze swoimi uczniami stan przyrody w najbliższej okolicy Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach. Zbadają m.in. zanieczyszczenie powietrza, bo w okolicy nie wykonuje się takich pomiarów, a uzyskane dane wykorzystają w prezentacji multimedialnej dla lokalnej społeczności. Bardzo ważny projekt. Warto czasem spojrzeć w niebo. Wie o tym Małgorzata Zdrojkowska, która wraz ze swoimi uczniami z zespołu szkół w Jabłonnie, realizuje projekt Młody Ornitolog. Przygotują mapę gminy, zlokalizują na niej gatunki ptaków i zbiorą o nich Komplet informacji, całość zwieńczą, gra terenowa i konkurs fotograficzno-plastyczny. Więc co? Głowa do góry. Barbara Ziemba planuje prześwietlić swoją gminę. Wspólnie z uczniami zespołu szkół w Zarzeczu zdobędą potrzebne informacje z zakresu historii, oświaty, kultury, sportu, a następnie zbiorą to w folderze o swojej okolicy. Dodatkiem będzie konkurs wiedzy o gminie. Kto się zgłasza na ochotnika? Trzymam kciuki za wszystkie projekty. Pozdrawiam i nauczycieli i uczniów. Jesteście wspaniali. Macie orłoś.